Cześć, witajcie, ja jestem Leon i dzisiaj zapraszam Was na taki troszeczkę bardziej rozbudowany odcinek, ponieważ zajmiemy się w nim aż trzema tematami. Pierwszy temat nie mógł czekać, dlatego też będąc na zakupach w Wałbrzychu musiałem szybko wrócić do domu, żeby się przebrać. Zdążyłem drapnąć tylko naładowane GoPro, no i jedziemy z powrotem na Sobięcin. Jedziemy na Sobięcin, ponieważ będąc na zakupach w Wałbrzychu, jeden z widzów, Paweł, oznaczył mnie w poście, który stworzył kolega Michał. I w tym poście była zawarta informacja, że podczas prac ziemnych na Sobięcinie natrafiono na jakąś betonowo-ceglaną konstrukcję. Post wywołał duże zainteresowanie lokalsów, dlatego też zmierzam tam jak najszybciej, żeby móc z tymi ludźmi też porozmawiać i być może wspólnie uda się ustalić, czym ten dziwaczny obiekt jest. Drugi temat to temat tunelu, który zlokalizowany jest troszeczkę dalej, poniżej Serpentyn. O tunelu wiemy z map górniczych, ale tak na dobrą sprawę nie wiemy, jak jego stan techniczny wygląda dzisiaj, czy on jest nadal użytkowany i tak dalej. A trzeci temat to temat sztolni złotych wołów. Ciekawego obiektu, reliktu dawnych prac górniczych, który chciałbym Wam pokazać. A to, co łączy te wszystkie trzy miejsca, to woda. Wyprawy Leona wspiera marka Fenix. Wyprawę Leona zabezpiecza firma Atpla, dystrybutor marki Cederoth. Podejdziemy troszeczkę bliżej, w zasadzie nie powinniśmy tu podchodzić. Tutaj mamy bajzel. Tutaj mamy bajzel, ale zakładaliśmy, że tutaj może być wejście, przejście gdzieś dalej. Tymczasem nie mamy tutaj nic. Tutaj ewentualnie od góry właśnie mogłaby być jakaś studzienka i przelew tutaj, ale nic w tym miejscu nie mamy. Tam z bliska możecie dojrzeć rury i te spinki, o których przed chwilą rozmawiałem tutaj z kolegą. Przejście widać troszeczkę bardziej z bliska. Nie wiemy, ile tutaj jest wody. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że 1,5 do 2 metrów, a więc możliwe, że to wejście, że tak powiem, dotyka nam dołem już z pongu, tak? A więc byłoby to po prostu normalne wejście. I tutaj mamy kolejny zbiornik, który nie ma już żadnych elementów infrastruktury. No poza tym faktem, że jest on dosyć, cała konstrukcja jest dosyć solidna, mamy naprawdę grube mury, mamy sklepienie łukowe, którego zadaniem oczywiście było przenoszenie obciążeń tych, że tak powiem, górnych i tak naprawdę tyle. Poza tym, co tutaj możemy jeszcze dojrzeć, te poprzednie takie pręty, powiedzmy, że też jakieś elementy zbrojenia. Ich tutaj prawdopodobnie było więcej, jednakże one chyba nam po prostu wpadły już tutaj do wody. I tyle. Nie wiem, czy też tutaj słyszeliście, kolega też wspomniał o tym, że mamy tutaj te ściany czymś wysmarowane. Założyłem, że może być to jakaś smoła, jakaś farba mająca na celu uszczelnienie tej konstrukcji. Tylko tak, jeżeli faktycznie był to zbiornik wody, no to czemu to wszystko jest takie grube, czemu to jest zbrojone i czemu akurat w tym miejscu? A jeżeli był to schron, no to obiekt dosyć niewielki i na ten moment nie udało nam się tutaj nigdzie namierzyć wejścia z zewnątrz. Przy czym, nie wiem czy też słyszeliście, czy GoPro nam to złapało, złapaliśmy tutaj takiego starszego pana, który mówi, że pamięta ten obiekt z troszeczkę wcześniejszych lat i ponoć wejścia były od góry, a więc jakieś włazy. Jeżeli właz, wątpię, żeby to był właz do schronu od stropu, gdzie od stropu powinien, że tak powiem, nadejść atak, a więc byłoby to mało prawdopodobne. Zbiornik na wodę, okienko u góry, jak najbardziej tak. A więc mamy takie dwie teorie, które na razie nam się po prostu wzajemnie troszeczkę wykluczają. Cześć. I co to będzie zastępowane? Pewnie tak, no jak drogę poprowadzą, to raczej tak. No ale co to będzie z samym tym syfem? Co to było? No niech mi pan powie, bo pan chyba stąd. No ja stąd jestem. Baseny były, tu był potężny budynek był, który przepompownia była tutaj. I wody nadmiernie na Wałbrzych szedł. Aha. Jak było za dużo wody, taka rura wystawała i wylewało się. A teraz nasypali to wszystko. Okej, czyli możliwe, że jakaś woda była tu spuszczana, a zadaniem tych obiektów było gdzieś zatamowanie tego nadmiaru wody. Wylatyła takie rury, później obcięli, ukradli, te ci złomiarze ukradli i już. Okej. Ja tu mieszkam 70 lat, to wiem, o co to ugrane jest. No to w porządku, moi drodzy. Odkryte miejsce znajduje się gdzieś tutaj. I jeżeli rzucimy sobie okiem na mapę rasterową,
to zobaczymy, że troszeczkę wcześniej mamy dwa budynki. To są być może te budynki, o których wspominali spacerowicze, osoby, które napotkaliśmy. I jeszcze raz ortofotomapa i nie mamy tutaj nic. A więc to by się zgadzało, zgadzałyby się te informacje, które przekazali nam spacerowicze, że faktycznie jakieś budynki tutaj były. Kolega wspominał też o wieży ciśnień. Ona znajduje się troszeczkę wcześniej, a jeden z gości, że tak powiem, wspominał nam także o stawach. A więc spójrzcie, w tym miejscu mamy staw, tutaj mamy poprowadzony jakiś kanał wodny, kolejny stawik, no i troszeczkę dalej znajdują się nasze budynki. Natomiast w tym miejscu nie mamy niczego, co wskazywałoby nam na istnienie jakiegoś zbiornika wodnego. Niemniej jednak jakieś budynki zaznaczone są. Wałbrzyskie, tudzież boguszowskie serpentyny, a w zasadzie ich niewielki zamknięty fragment. Trasa dosyć charakterystyczna, łącząca miejscowość Boguszów Gorce z Wałbrzychem. Trasa, o której mówię oczywiście nie bez powodu, gdyż to właśnie ten fragment drogi jest obecnie przebudowywany i w ramach tej inwestycji natrafiono na ten tak zwany bunkier, który, no, możemy już chyba wstępnie powiedzieć, że bunkrem nie jest, tylko jakimś obiektem hydrotechnicznym, co udało nam się zresztą ustalić wspólnie. Wspólnie z kolegą oraz mieszkańcami okolicznych budynków i spacerowiczami. Przez co wyszło troszeczkę chaotycznie, ale uznałem, że tego materiału nie będę kasował. Puszczę to, co udało się nagrać, ponieważ wychodzę z założenia, że takie rozmowy z lokalsami, a więc osobami, które mieszkają na danym terenie od najmłodszych lat, są zawsze ciekawe, są skarbnicą wiedzy. A więc troszeczkę tak żartobliwie mogę powiedzieć, że wspólnie udało nam się ustalić, iż odkryty obiekt bunkrem jednak nie jest. Natomiast skoro o obiektach hydrotechnicznych mowa, to tutaj chciałbym wspomnieć, że zbliżam się powoli do przepompowni znajdującej się poniżej Serpentyn, gdyż ja już wielokrotnie słyszałem historię o tym, że w tym miejscu za Niemca znajdował się szyb górniczy i wałbrzyskie wodociągi zaadaptowały ten obiekt na ujęcie wody. Jednakże w tym miejscu nie zgadzają nam się już dwie rzeczy. Po pierwsze, według tabliczki mamy tutaj do czynienia z przepompownią, a nie z ujęciem wody. No i druga sprawa, według map, którymi dysponuję, wynika, że szyb Graf, bo o nim mowa, znajdował się wyżej niż ten obiekt, do którego powoli się kierujemy. Zatem na pewno wałbrzyskie wodociągi tutaj nie czerpią wody z poniemieckiego szybu. Jednakże należy dodać, iż pod tą konstrukcją biegnie nam podziemny tunel. Tunel łączący przepompownię z ujęciem wody oddalonym o kilkaset metrów. Zresztą pokażę Wam to teraz na mapie, to sami będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda. Bynajmniej nie oznacza to oczywiście, że dawniej Wałbrzycha, w szczególności Sobięcin, nie był zaopatrywany w wodę przez różnego rodzaju obiekty górnicze, bo tak się składa, że w niedalekiej odległości od tego miejsca znajduje się sztolnia Złotych Wołów, do której Was teraz zabieram. No to lecimy z tematem. Spójrzcie, moi drodzy, w tym miejscu mamy zlokalizowaną przepompownię, którą Wam przed chwilą pokazywałem. Z kolei szyb Grenz, a nie Graf, nie wiem skąd wziąłem tego Grafa, powinien być gdzieś tutaj. Rzucimy okiem na mapę górniczą, no i spójrzcie. Nasza przepompownia, szyb Grenz, no i dosyć długi tunel wodny poprowadzony aż do ujęcia wody. Interesuje mnie w ogóle długość tego tunelu, ponieważ to jest naprawdę fajna perełka, a więc zmierz odległość. I z tego, co mi się wydaje, to ujęcie wody powinno znajdować się w tym miejscu. I mamy aż 860 metrów tunelu wodnego. Prawdziwa perełka, być może nawet jedyny obiekt tego typu na Dolnym Śląsku, a nawet w Polsce, który chyba do tej pory funkcjonuje. Mamy ujęcie wody, a więc zagadka rozwiązana. Z kolei, jeżeli chodzi o sztolnię, którą chciałbym Wam pokazać, to będzie to sztolnia Złotych Wołów, wykuta w porfirze. Tutaj mamy wejście do sztolni, ale ono raczej na dzień dzisiejszy nie funkcjonuje. Wejdziemy przez studzienkę taką rewizyjną. Mamy także pokazany przebieg sztolni, ale niestety gdzieś w tym miejscu doszło do zawału i całości nie uda nam się przejść. No tak czy inaczej, idziemy na poszukiwania sztolni Złotych Wołów. Moi drodzy, lokalizacja GPS, którą sobie wytypowałem na podstawie map liderowych, okazała się być błędna. Ja już jestem mega zmęczony, przemoczony i zrezygnowany. Ale jeszcze się nie poddaję, ponieważ nie tylko ja teraz mogę mieć zły humor. W końcu mamy taki okres, kiedy to
No, pogoda nas nie rozpieszcza. Skończyły się święta. Zniknęła ta magia świąt. My z kolei weszliśmy w nowy rok, który z założenia powinien być lepszy niż ten, który mieliśmy. No, ale niestety na horyzoncie widać różnego rodzaju zawirowania, które sprawiają, że ta nasza przyszłość no, nie wydaje się być za bardzo stabilna. I obawiamy się po prostu o swoją pracę. Nie wiem, czy słyszeliście, ale właśnie zamykają ostatnią wałbrzyską fabrykę porcelany, która istniała przez prawie 200 lat i kilkadziesiąt osób w związku z tym straci pracę. Ponadto pokończyły nam się urlopy, a więc weszliśmy w tą rutynę praca, dom i przestaliśmy cieszyć się z małych rzeczy. Nie bez powodu, dlatego też trzeci poniedziałek stycznia określany jest mianem najbardziej depresyjnego dnia w roku, który nazywa się Blue Monday. A co zdaniem wielu osób może poprawić humor? Czekolada albo zakupy. Jak czekolada, to ta z orzechami, a jak zakupy? To tylko z Leti Shops, partnerem dzisiejszego odcinka, który ma świadomość istnienia najbardziej depresyjnego dnia w roku i z tej okazji stworzył dla nas ofertę Blue Monday Shopping. Całość działa na zasadzie win-win, w której obie strony czerpią korzyści. W tym układzie Leti Shops otrzymuje wynagrodzenie od sklepu za ściągnięcie klienta, my z kolei kupujemy upragniony przedmiot oraz częściowy zwrot za zakupy. Nie ma haczyków, zasada działania jest niezwykle prosta, co zresztą już Wam pokazuję. Liczba sklepów, z którymi współpracuje Leti Shops, wynosi obecnie ponad 2700 pozycji. Nas natomiast interesuje MediaMarkt, w którym chciałbym kupić akumulatorki do mojego aparatu, ponieważ dwie sztuki zgubiłem podczas eksploracji sztolni w Wielisławce. Skorzystałem sobie oczywiście z oferty Blue Monday Shopping, a więc wchodzimy w tą zakładkę. Wybieramy nasz sklep MediaMarkt. Podstawowa stawka cashbacku została zwiększona aż trzykrotnie. A może czasami zostać zwiększona nawet 10-krotnie, a więc warto sprawdzać sobie, jak to obecnie wygląda. No i okej. Jesteśmy już na stronie MediaMarkt. O włączonym cashbacku informuje mnie wcześniej zainstalowana wtyczka. Szukamy akumulatorów. Produkt mamy już w koszyku. I w tym momencie nie pozostało nam nic innego, jak tylko ten zakup sfinalizować, a od kwoty zakupu zostanie naliczony cashback wynoszący dla kategorii foto i kamery 3,24%. I pamiętajcie, że to co otrzymacie to nie żadne kody rabatowe ani zniżki, tylko gotówka, którą potem możecie przelać na konto bankowe, konto PayPal albo na rzecz walczącej Ukrainy. Wybór należy oczywiście do Was. Jeśli Was zainteresowałem, to w opisie pod tym filmem znajdziecie link do zarejestrowania się w Leti Shops oraz do pobrania wtyczki. Pamiętajcie także, że oferta Blue Monday Shopping ważna jest tylko do 22 stycznia, zatem warto się śpieszyć. Ja z kolei z racji faktu, że poprawiłem sobie humor, a ponadto świeci słoneczko, wczoraj padał deszcz i wiał porwisty wiatr, to się przepakowuje i uderzamy na poszukiwania sztolni złotych wołów. Tym razem musi się udać. Troszeczkę nam się tutaj krajobraz zmienił. Trwa wycinka drzew. Pojawiły nam się jakieś nowe szlaki na ziemi pełno zielonego igliwia, które bardzo fajnie wygląda, niczym taki zielony dywan, który niestety też bardzo fajnie maskuje wejście do naszego obiektu. Na szczęście widzę już tą studzienkę, która jest naszym celem, a więc jest dobrze. Odnośnie tunelu tego wodociągowego, to na początku tego tygodnia napisałem do WPWiK maila, wysłałem zapytanie, czy byłaby możliwość pokazania Wam tego tunelu. Ewentualnie, jeśli nie ma takiej możliwości, to czy mogę prosić o jakiś komentarz odnośnie tego, jak to wygląda, czy to dalej funkcjonuje i tak dalej. Ale niestety do czasu publikacji tego materiału odpowiedzi nie dostałem. Jeżeli chodzi o wejście, to ono znajduje się tutaj. Troszeczkę wcześniej mamy płytę betonową, która powinna zakrywać całą sztolnię, ale tego nie robi. A więc w okresie jesiennym warto tutaj uważać, ponieważ na tej płycie zbiera się dużo liści, no i wówczas można tej połówki studzienki nie zauważyć. A więc przepnę się na statyw i przygotujemy stanowisko do zejścia tam na dół. Tak, na dobrą sprawę to lina nie jest nam tutaj potrzebna, ponieważ średnica tej studzienki sprawia, że można ją eksplorować poprzez zapieraczkę, a więc zapieranie się o jej boki. Niemniej jednak warto tą linę mieć, ponieważ można wówczas sobie opuścić sprzęt, bądź też detektor wielogazowy, co zresztą chciałbym uczynić. A więc lina będzie tutaj używana tylko czysto
transportowo, ewentualnie, żeby gdzieś tam się na rękach podciągnąć, nic poza tym. A więc nie traktujmy tego jako jakiegoś stanowiska zjazdowego. Wejście, którym będziemy wchodzili, to nie jest wejście oficjalne, ponieważ wejście oficjalne, wlot do sztolni został kiedyś zaadaptowany na ujęcie wody. Została tam wstawiona studzienka, która obecnie jest zasypana. No i po prostu tamtędy do środka się nie dostaniemy. To, co tutaj widzicie, to z kolei studzienka rewizyjna. Ona kiedyś posiadała klamry, obecnie one są już poucinane. A więc wejdziemy sobie do środka studzienką rewizyjną. Ja Wam tylko może pokażę, jak to wygląda z bliska. O, a więc spójrzcie, około 10 metrów tam na dół, wystające pręty. A więc tym bardziej dobrze by było tam nie wpaść. No i lecimy z podaniem detektora. Nie wiem, czy wspominałem to na początku, ale chyba nie. Wydobywano w tej kopalni srebro oraz ołów. Dopiero w późniejszych latach, ale dokładnie nie wiadomo kiedy, utworzono tutaj ujęcie wody dla Sobincina. Więc ogólnie problemów z tlenem być nie powinno. Jednakże z drugiej strony, z racji faktu, że mamy tutaj taką właśnie studzienkę, przestrzeń zamkniętą, w której mogą gromadzić się, w której inaczej gromadzą się szczątki organiczne, różnego rodzaju liścia albo i zwierzątka, no to oczywiście warto detektor mieć. Wydaje mi się, że detektor jest już na samym dole i nie uruchomił nam się alarm, a więc jest ok. Jeżeli ktoś nie widział filmu z Wielisławki, bo on też nie zrobił jakichś zadowalających zasięgów, no to tak, kupiłem w końcu kombinezon jaskiniowy. Co prawda będę musiał go troszeczkę zmodyfikować, ale nie ma tragedii. Tak samo jak kupiłem nową latarkę Fenixa E-CP, który jest używany w dzisiejszym filmie. Natomiast troszeczkę więcej powiem o nim może będąc już na powierzchni, ewentualnie w innym odcinku. A my tymczasem nie tracimy czasu i wchodzimy. Znaczy wchodzę ja na dół, ponieważ kolega, który mi dzisiaj towarzyszy, no, służy jako zabezpieczenie powierzchni i mówił, że wejdzie następnym razem ze mną. A więc okej, dzisiaj eksploracja samodzielna na dole, natomiast z zabezpieczeniem na powierzchni. Dobra, idziemy. To, co wspominałem wcześniej, jeśli jesteśmy wystarczająco gipcy i mamy długie nogi, to możemy się zapierać o te pręty. Chociaż na pewno kiedyś lepiej schodziłoby się przy pomocy drabinki, no ale cóż. Gorzej to tutaj raczej będzie z wyjściem, a nie z zejściem na dół. No, a więc tak to, moi drodzy, tutaj wygląda. Za chwilę będziemy tam, gdzie chcemy, a więc na dnie. U góry spokój. Co prawda strasznie wieje wiatr. Ogólnie dzisiaj na Dolnym Śląsku zapowiadali, ostrzegali przed silnym wiatrem, ale tutaj na dole cisza, spokój i ciepło. No dobra, i tutaj pojawia się już problem, ponieważ pręcika brak. A więc pozwólcie, że przestanę nagrywać i zrobię to na dwie ręce. No i okej. Jestem już w sztolni. Pozwólcie, że ten niewielki fragment nagram tutaj jeszcze kamerą GoPro, ponieważ ciężko byłoby tutaj przejść. Wejście nasze jest tam. Tam się musimy wczołgać. Natomiast tutaj w prawą stronę idziemy jakby, że tak powiem, do wylotu. A więc tam po prawej stronie kiedyś było przejście,
do wyjścia, które tutaj w niewielkim fragmencie zostało chyba przekopane. Za chwilę postaram się tam troszeczkę wczołgać. Zobaczymy, czy można gdzieś dalej się dostać. Tutaj, moi drodzy, ewidentnie trwały jakieś prace eksploracyjne, ponieważ z tego, co mi się wydaje, to kiedyś tego fragmentu nie można było tak swobodnie pokonać. On chyba się już tutaj dosyć szybko kończył, a więc ktoś to przekopał. Feniks ECP, nowość. Nowość od Feniksa. Latarka dysponująca mocą aż 1600 lumenów oraz wbudowanym powerbankiem o pojemności 5000 mAh. Tutaj mamy ładowanie USB-C, wyjście USB i naprawdę potężna moc. Feniks tutaj nie idzie na kompromisy, ponieważ no, rzadko zdarza się, moi drodzy, zdarza się, żeby latarki z powerbankiem miały taką moc. Ja mam kilka latarek z powerbankami. Powerbank jeszcze spoko, ale latarki 50-100 lumenów, a tutaj naprawdę moc. Moc i niestety dalej widać zawał. Ale to troszeczkę lepiej widzę, ponieważ w GoPro mamy szeroki kąt widzenia i to wszystko wygląda, jakby było strasznie daleko. Ale nie, mamy tam już niestety zawał, a więc wycofuję się i idę w te dalsze partie sztolni. No i dobra, główny fragment chodnika. Niski dosyć. Co za chwilę pokazam, co za chwilę postaram się Wam pokazać. A więc spójrzcie. Nie jestem w stanie się tutaj wyprostować. Przede mną komora z szybem. Dosyć ciekawym, ponieważ on bardzo często wypełnia się wodą. Dzisiaj mamy szczęście, ta woda się z niego nie wylewa. Jeżeli chodzi o kilka słów wstępu odnośnie tego obiektu, to za wielu informacji nie mamy. Zakładamy, że sztolnia ta powstała w wieku XVI i należała do kopalni Prorok. Trudniła się wydobyciem srebra i ołowiu, być może w późniejszych latach wydobywała coś jeszcze, ale niestety nie dysponujemy informacjami, które można by wykorzystać do określenia, co tutaj tak naprawdę wydobywano. Szyb piękny. Trzeba bardzo uważać, ponieważ ta część tutaj jest dosyć niestabilna. Cały czas, o widać, zapadają nam się tutaj nogi, a więc można bardzo łatwo się tutaj z tym wszystkim ześlizgnąć. Dlatego też nie będę ryzykował, nie zabrałem tutaj aparatu bliżej. Nagramy to przy pomocy kamery GoPro. A więc spójrzcie, tak to obecnie tutaj wygląda. Jak widać, na dnie mamy wodę, ale widać też piękne obelkowanie. Bywają takie okresy, gdzie ta woda się nam tutaj wylewa. Wylewa się do tego miejsca, gdzie ja się tutaj teraz znajduję. O, może trochę przykucniemy i spójrzcie. Tak to się tutaj prezentuje. Na spągu, przepraszam, na stropie nie topesz. Tutaj śmieci, a więc oczywiście szyb został wcześniej już sprawdzony. Samo istnienie tego szybu już dużo nam mówi, ponieważ mówi nam o tym, że nie była taka sztolenka poszukiwawcza, tylko faktycznie wydobycie szło tutaj pełną parą. Tym bardziej, że właśnie musiało się to odbywać na co najmniej dwóch poziomach, a nie jest powiedziane, że ten szyb nie jest głębszy, albo że nie łączy się z poziomem minus 2, zakładając, że to jest 0, tutaj na dole mamy minus 1. Pójdziemy tam troszeczkę dalej, ponieważ tam jest kolejna ciekawostka, ale jak będziemy już na miejscu, to może powiem Wam, o co chodzi. No to ostrożnie, prawą mańką, żeby tam na dole nie wylądować. I może też od razu taka rada, ponieważ w momencie, kiedy ta woda się tutaj wylewa, to to miejsce wygląda jak kałuża. A więc gdybyście się tutaj kiedyś wybierali, albo jakiegoś kolegę tutaj wysłali, no to powiedzcie mu, żeby trzymał się tej prawej strony, ponieważ jak pójdzie lewą, no to bardzo szybko sprawdzi, co znajduje się na dnie szybu. My tymczasem idziemy wąskim korytarzem, taki tak zwany jeden leon.
Jeden leon szerokości, jeden leon szerokości, troszeczkę więcej niż jeden leon wysokości. A więc niewielkie przestrzenie. Przy czym za chwilę powinniśmy dojść do troszeczkę większej komory. O, zresztą spójrzcie, ona znajduje się w tym miejscu. Tutaj szerokość już znacznie większa. U góry prawdopodobnie wydobywano jakąś żyłę. Mamy też tutaj nietoperka, więc nie będziemy też za długo tutaj może przebywali. Miniemy to szybko, przejdziemy do tych dalszych partii. Tutaj już mogę się wyprostować. W tym miejscu mamy taką kieszeń, która wydawałoby się, że miała być połączona tutaj z tymi dalszymi partiami. Zresztą widać, że w tym miejscu faktycznie mamy taki upad i ta szczelina na stropie powstała w wyniku wybierania rudy, jakiejś rudy nazwijmy to polimetalicznej, zawierającej różne pierwiastki. A więc bardzo fajny relikt dawnego górnictwa. Tutaj jeszcze większe przestrzenie, tutaj tym bardziej takie dwa leony, powiedziałbym, że wysokości. Sztonia bardzo kolorowa. Oj, nawet nam się tutaj, mam nadzieję, że to kamera złapie. Wygląda to troszeczkę na jakieś związki miedzi. A więc oczywiście w takiej rudzie polimetalicznej mogła być także miedź. Ona niekoniecznie musiała być przedmiotem zainteresowania dawnych górników, ale nie jest powiedziane, że wcześniej bądź też później nie była ona eksploatowana. Spójrzcie, tutaj w ogóle piękny, piękny taki fragment. A więc okazuje się, że ta ruda nam tutaj po stropie cały czas leci. Tam dalej zresztą też. Cały strop mamy tutaj w tym upaćkany. No a tutaj to już w ogóle. Spójrzcie, jakie to jest wysokie. To jest naprawdę wysokie. Nie wiem, czy uda mi się to pokazać. Spróbujemy. Jeśli, moi drodzy, dostrzegacie w tym miejscu moje stopy, to od tych stóp do stropu mamy jakieś 4 metry. A więc piękna, sporych rozmiarów komora wydobywcza, która mówi nam o tym, że eksploatację prowadzono w kierunku powierzchni. A jeśli skorzystamy z odrobiny wyobraźni, to możemy sobie wyobrazić, jak to dawniej w tym miejscu znajdowały się jakieś drewniane drabiny i dawni gwarkowie po nich wchodzili, żeby ręcznie ten materiał urabiać. A to wszystko, co odpadło od stropu, transportowane było, no właśnie, raczej nie w stronę wyjścia, tylko w tamtym kierunku, ponieważ tam dawniej znajdował się szyb transportowy, łączący tę sztonię z powierzchnią. Tutaj z kolei dochodzimy do jakiegoś zawaliska. Spójrzcie. Wszystko nam się tutaj wysypało, a więc wiele wskazuje na to, że będziemy musieli tam po prostu przejść się tym dawnym stropem, ponieważ kiedyś to wyrobisko było oczywiście niższe, a obecnie my idziemy po dawnym stropie. A więc miejsce bardzo niebezpieczne. Jakieś fragmenty drewnianej obudowy, która jest o dziwo w dosyć dobrym stanie. O, i tam na dół musimy teraz zejść. I znowu z tej wielkiej, spójrzcie, z tej wielkiej przestrzeni dogodnej wchodzimy w takie małe zakamarki. I tam naprawdę robi się już mega ciasno. Co my tutaj mamy? Ciężko powiedzieć. Oj, tutaj już chyba trzeba będzie za chwilę iść na kucaka. Natomiast jeszcze jedna ciekawostka. Tama. Betonowa tama, która jak widać jest przekuta. Pokażę wam ją może z drugiej strony. Tama, której zadaniem było spiętrzanie wody. Ponieważ jak już wcześniej wspominałem, w późniejszych latach ten obiekt był adaptowany jako ujęcie wody. A więc należy zakładać, że gdzieś w tym miejscu
Tej wody musiało być bardzo dużo. Następnie przy pomocy rurociągów była ona transportowana do pierwotnego wejścia. Na szczęście wody tutaj nie mamy. Mamy coś innego. Drewnianą obudowę w tamtych dalszych partiach. I chyba jest to obudowa współczesna. To znaczy nie wiadomo kiedy, nie wiadomo kto. Jakaś ekipa próbowała dostać się do dalszych partii tej sztolenki. Gdyż w tamtą stronę, ani w tamtą stronę całości przejść się nie da. W tamtą stronę mamy taki raczej naturalny zawał, niewielki, ale zazwyczaj w tamtą stronę nie mielibyśmy niczego ciekawego, ponieważ jest to krótki odcinek prowadzący do wyjścia. Natomiast w tamtą stronę jest ciekawiej, ponieważ zawał spowodowany jest poprzez szyb. Szyb znajdujący się oczywiście widoczny na powierzchni, spory, ogromny, co każe nam sugerować, że mamy tam do czynienia z szybem transportowym. A więc po zasypaniu szybu doszło do zasypania tego odcinka sztolni. Przy czym za chwilę tam zajrzymy, bo tak jak wspominałem, chyba ktoś próbował ten szyb kiedyś obejść. Być może prace prowadzono także w późniejszym czasie i obecnie da się ten fragment pokonać. Tego niestety nie wiem, ale za chwilę się przekonamy. Deski na spongu dla ułatwienia prowadzenia prac. I niewielkie przestrzenie. Spójrzcie, Armagedon. Armagedon przypominający mi sztolnię, którą bodajże Andrzej ochrzcił mianem sztolni 10 czaszek. W prawo iść się nie da. W lewo. No dobra, musiałem wyłączyć stabilizator obrazu, ponieważ on mi tutaj przeszkadzał. Natomiast najważniejszy w tym miejscu jestem ja, więc mam nadzieję, że chociaż kawałeczek głowy chociaż widzicie. Pierwotnie szyb oczywiście znajdował się tutaj przede mną, ale jak widać mamy tutaj masę gliny, masę takiego błota i tutaj ktoś próbował zrobić obejście lewą stroną, ale niestety, moi drodzy, nie wyczuwam tutaj ani ruchu powietrza, nie widzę też, żeby to gdzieś dalej się kontynuowało, a więc po prostu nie ma sensu się tam wciskać dla pokonania, dla nagrania tych 3-4 metrów, a więc wiele by wskazywało na to, że wycieczka nam się tutaj po prostu kończy. Jak widać, moi drodzy, jestem już na powierzchni i pierwotny plan zakładał, że nagram zakończenie odcinka przy wlocie do sztolni, ale z racji faktu, że jest już późno, ja chciałbym szybko dotrzeć do auta i wrócić do domu, żeby ten materiał dla Was zmontować, no to myślę, że zakończenie nagramy sobie po prostu w drodze do samochodu. Mam nadzieję, że dzisiejszy film przypadł Wam do gustu. Był on taki troszeczkę nietypowy. Było to połączenie trzech tematów. Tematu lokalnego, a więc tego tak zwanego bunkra. Tematu ciekawostki, a więc tunelu wodnego, o którego istnieniu zapewne wielu mieszkańców miasta nie wiedziało. No i rzecz jasna, główny temat, a więc temat przewodni dzisiejszego odcinka. Sztolnia Złotych Wołów, ciekawy relikt dawnych prac górniczych. Obiekt, który dawniej zaopatrywał w wodę miasto Wałbrzych, a dokładnie dzielnicę Sobięcin. Jeżeli ten materiał przypadł Wam do gustu, to zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, żebyście mogli być na bieżąco. Zachęcam Was do lajkowania oraz komentowania. No i pamiętajcie, że w opisie pod tym filmem znajdziecie linki do moich mediów społecznościowych, do stron moich reklamodawców, a także link do zarejestrowania się w Leti Shops oraz pobrania wtyczki, do czego Was serdecznie zachęcam. Z mojej strony byłoby to wszystko. Cóż mogę powiedzieć więcej? Do kolejnego. Słuchajcie, cały czas słyszę tutaj jakieś, jak ktoś tutaj chodzi, jakieś zwierzę.